Festiwal Ofeliada zrodził się z czystej, młodzieńczej miłości do kina. 10 lat temu skrzyknęliśmy się razem, postanowiliśmy jako młodzi ludzie, pełni różnych pomysłów, powołać do życia coś nowego. Padło na festiwal filmowy, bo to jest nam najbliższe. Sam wywodzę się z ruchu kina niezależnego. Stwierdziliśmy, że jest potencjał, żeby to zrobić. Jeszcze jest miejsce, żeby to zrobić. I tak rok po roku zdobywaliśmy uznanie, może szacunek ludzi kina. Uczyliśmy się robić festiwal, dopinaliśmy organizacyjnie, logistycznie tą całą machinę. I dzisiaj myślę, że po tych 10 latach umiemy robić to, co dzisiaj możecie Państwo zobaczyć. Umiemy robić ten festiwal. Jednak czuję się po stronie kina offowego, jeżeli już mamy trzymać się tego rozróżnienia na mainstream i off, mamy tutaj dużo, dużo więcej przyjemności tworzenia i pasji z prawdziwego zdarzenia. Może to jest też efekt pewnego niedofinansowania całego procesu twórczego, który owocuje żarliwością, przyjemnością spędzania czasu na planie, przyjemnością siedzenia całymi godzinami o chłodzie i głodzie przysłowiowym i tak dalej. Paradoksalnie wydaje mi się, że te rzeczy są pełniejsze aktorsko niż kino tak zwane zawodowe. Imponująca jest ta ilość odkryć, szczególnie aktorów młodego pokolenia, żeby nie powiedzieć dzieciaków, którzy fenomenalnie funkcjonują przed kamerą. Jeżeli coś jest szczere, nie zastanawiamy się, czy jest doskonałe do końca. Żarliwość jako kategoria bezwzględna uczciwego kontaktu jest warunkiem sine qua non godziwego dialogu typu artysta, drugi człowiek. Jeśli przyjmiemy, że pisarstwo Kurta Vonneguta kiedyś było offowe, to zrozumiemy jeden podstawowy proces. Off, partyzantka, z czasem się staje mainstreamem. I pojawia się znowu nowy off. Nowa grupa partyzantów. Nowa grupa ryzykantów. I tak żyje chyba cała przestrzeń sztuki, nie tylko film. Jak to się stało, że został pan aktorem? Czy to było bardziej działanie spontaniczne, czy zamierzone? Była kompletna głupota. Całe życie byłem pianistą. Zresztą swoją edukację zakończyłem na trzecim roku wyższej szkoły, akademii, po szóstym semestrze. I miałem takie zajęcia z techniki wyrazistości mowy w akademii i ta pani powiedziała, że ja tak fajnie mówię i tak fajnie wszystko robię. Pani od techniki wyrazistości mowy w akademii, na wydziale wokalnym, na którym również studiowałem. I że gdyby mi wybrała pewne teksty, to bym się na pewno dostał do szkoły. No i poszedłem do szkoły filmowej. Zostałem aktorem. Natomiast moje serce całe jest po pierwsze na siłowni, po drugie przy worku bokserskim, po trzecie przy klawiszach. Nie lubię aktorów i aktorstwa i uważam, że moja decyzja była idiotyczna. Sama estetyka filmu, bo no to był trudny czas, był wrzesień, październik, czas kręcenia, las. No, warunki, bo to jest też niskobudżetowy film, także warunki były też, nie były jakieś super pewnie kempingi i wszystko super przygotowane, ale ten miesiąc jednak nagrywaliście. I co było najtrudniejsze w tym samym przedsięwzięciu? No, zimno było, brudno. Czasem bardziej mi się opłacało spać niż myć, bo między zdjęciami były na przykład 4-5 godzin tylko czasu, więc no tak, no ale to jest, Boże, no drwamy jeszcze gorzej, a górnik też gorzej. Pytanie, bo ta rola też jest, przynajmniej na początku bohatera, zanim przychodzi to przemianę, też jest taki demoniczny prostor z filmów Davida Lynch'a, postać, która krzyczy na podwładnych, zażywa narkotyki, uprawia seks w publikacji i to jest trochę kolejna pańska rola tego typu. Chciałem spytać, czy osobiście
pan lubi takie demoniczne postacie grać, czy jest pan skazany na to, bo reżyserzy widzą, że to działa w pana przypadku i pan sobie myśli, że o nie, znowu muszę zagrać taką postać straszną. Jak z początku tego filmu? To w tej chwili mnóstwo takich zachowań z tym scenopisarskich, scenariuszowych, stało się pewnego rodzaju kliszą już. Jestem niezadowolony z tego początku kompletnie. Natomiast fascynujące jest połączenie, że facet, który jest królem życia i nieludztwa, pod wpływem czegoś kończy w dołku. Nie mam specjalnie nabożnego stosunku do tego typu grania tego typu typków, choć mi to łatwo przychodzi, bo po prostu taki jestem, bydle totalne.